nami Tomasz Jabłoński, czyli znany antykwariusz w regionie, a nie tylko w regionie, też w Polsce i za granicą, ale przede wszystkim właściciel antykwariatu Pan Paser, który jest gospodarzem dzisiejszego wernisażu. Dobry wieczór Państwu. Pytanie pierwsze, które się nasuwa oczywiście, to co jest klucz, co jest największą perełką w tej wystawie? Wystawa, jak każda kolekcja składająca się z wielu różnych elementów, sama staje się wartością dodaną i czymś więcej niż tylko suma elementów, z których się składa. I tak też stało się z tą kolekcją, której początki były przypadkowe. Kierowaliśmy się lokalnym patriotyzmem, kupowaliśmy porcelanę wałbrzyską, kupowaliśmy pejzaże dolnośląskie. Natomiast w trakcie, a w zasadzie już na finiszu, nadaliśmy wystawie inny wydźwięk. Myślę, że bardziej aktualny, ważniejszy. Opowiadamy tą wystawą o tym, kim jesteśmy? Kim jesteśmy my, Dolnoślązacy? Z jakiej gliny się składamy? Nie chcę uprzedzać faktów, bo o tym wszystkim będzie opowiadała kurator wystawy, co moja córka Barbara. Natomiast myślę, że Twoje pytanie, uniknę go w taki sposób, chociaż tu jest oczywiście taki najważniejszy element, ale myślę, że cała wystawa stanowi w tej chwili zupełnie inną, nową jakość. Jak zatem trwała czasowo zebranie, trwało czasowo zebranie tej kolekcji? Kilka ostatnich lat, 2-3 lata. To działo się tak ad hoc, zupełnie przy okazji różnych innych działań. Natomiast zintensyfikowaliśmy zakupy w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o wystawie. Cofamy się naprawdę daleko w latach historycznych, gdzie te tereny należały do Niemców, tak? Czy rodów niemieckich, można powiedzieć, też między innymi Hochbergów. Faktycznie ta historia, trzeba ją pokazać, że ona jest nie polska, a właśnie niemiecka. Znaczy, historia jest jedna i to jest historia wspólna i to dzielenie to w ogóle też niesamowita historia, bo ostatnio w Wałbrzychu na Radzie Miejskiej została podjęty temat, pomysł na ogłoszenie roku 2025 rokiem wałbrzyskiej porcelany. I z tego co mi wiadomo, tam takie głosy się podniosły o tym, że do 45 to nie jest nasza historia, po 45 już tak, że nie opowiadajmy o tym, co było tu wcześniej. Nie da się. Nie da się, dlatego o tym jest ta wystawa. Ona mówi nam o tym, że my jesteśmy sumą dziedzictwa kulturowego, które zastaliśmy na Dolnym Śląsku, na ziemiach odzyskanych i tego, co z sobą, tej kultury, którą z sobą tu przywieźliśmy ze wszystkich innych miejsc Polski, innych, bo dzisiaj tu też jest Polska. I jesteśmy takim wypadkowym wektorem tego, co zostało po naszych poprzednikach, których na początku traktowaliśmy z wrogością. Był 45 rok, było świeżo po wojnie i to jest rzecz oczywista. Staraliśmy się zetrzeć z Dolnego Śląska ślady po ich kultury, ich bytności. Zdewastowaliśmy mnóstwo architektury zabytkowej, kościoły ewangelickie, pałace, można wymieniać bez końca. Natomiast dziś jesteśmy trzecim pokoleniem, które zakochuje się w tym tak naprawdę, odkrywa i asymiluje się z tą historią. Zaczyna się utożsamiać, zaczyna traktować ją jako własną. Z nami kurator wystawy Barbara Jabłońska. Witam serdecznie. Dzień dobry. O czym dzisiejsza wystawa, właśnie wernisaż wystawy? Dzisiejszy wernisaż jest o tyle ciekawy, że oczywiście będzie umożliwiał podziwianie zbiorów z antykwariatu Pan Paser. Goście będą mogli obejrzeć kunszt wyrobów wałbrzyskiej i berlińskiej porcelany, ale przede wszystkim, co ważne, towarzyszyć nam będzie temat małej ojczyzny, który jest nie dość często eksploatowany przez kuratorów, przez twórców wystaw, więc o tyle jest ona ciekawa i o tyle się wyróżnia. Cofamy się bardzo daleko w czasie, do czasów, kiedy te tereny zamieszkiwali tak naprawdę Niemcy czy ludzie pochodzenia niemieckiego. To właśnie widać, że to jest ta prawdziwa historia? Tak, my właśnie staramy się odczarować trochę tą niechęć do niemieckiego dziedzictwa. No, ona jest absolutnie nieodłącznym elementem historii Wałbrzycha, a przez to też naszej historii.
Co jest taką najbardziej wartościową perełką tej wystawy? To ciężko mi mówić, szczerze mówiąc, to są zbiory też, można powiedzieć, moje rodzinne, więc każdy jeden jest absolutnie ciekawy i prezentuje różne miejsca, różne elementy miasta, regionu. I to jest też super, że każda z oglądających osób będzie mogła rozpoznać jakieś inną lokację, która jest dla niego w jakiś sposób ważna, czy z nią się szczególnie utożsamia. Więc dla kogoś innego może być to inna perełka. Na pewno dla mojego taty byłaby to ta zaślubinowa waza Hochbergu. Mamy porcelanę, mamy obrazy, czy jeszcze jakąś inną formę sztuki? Tak, przede wszystkim pojawi się tutaj też film stworzony już niecałe 10 lat temu przez moją siostrę. Polegał on na tym, że pracownicy Wałbrzyskiej Porcelany chodzili po zakładzie i wspominali czasy pracy i tak naprawdę teraz to już jest jedyne świadectwo istnienia tego miejsca, bo ono niestety już zostało zrównane z ziemią niemalże, więc ten film jest jeszcze taką, myślę, absolutną ciekawostką. Bardzo nam miło, że poświęciliście Państwo dla nas piątkowy wieczór. O wystawie samej opowie Barbara, córka nasza, która na piątym roku historii sztuki wdraża się w to rzemiosło, więc została kuratorką tej wystawy. W zasadzie nie będę jej chleba zabierał, niech mi ona opowiada. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj ten zbiór, który widzicie tutaj, to absolutnie przemyślana selekcja obiektów, które łączy zagadnienie tak zwanej małej ojczyzny. Po 1945 roku Dolny Śląsk musiał zmierzyć się z obcym niemieckim dziedzictwem, które musiał zaadoptować jako swoje. I z początku rzeczywiście być może niechciane, z czasem stało się cenione, bezpieczne i stało się tym hajmatem, który jest dzisiaj tym motywem przewodnim. Niezależnie od organizacji wystawy, 2025 rok został, czy jest zapowiadany jako rok porcelany wałbrzyskiej. Już został, tak. Czyli będzie to rok porcelany wałbrzyskiej i doszły nas słuchy, że niektórzy z radnych naszego miasta są dosyć niechętni do, powiedzmy, celebrowania tego niemieckiego obcego dziedzictwa. My proponujemy trochę inne podejście, nie ignorowanie czy odcinanie się od jednak elementu niezaprzeczalnego elementu naszej historii, a zaakceptowanie go, co może tylko wzbogacić to nasze poczucie lokalnej tożsamości. W wystawie towarzyszy, tak jak już tata wspomniał, film wyświetlany w pokoju obok i on jest tak naprawdę wprowadzeniem kolejnego zagadnienia, jeżeli chodzi o badanie porcelany, szczególnie wałbrzyskiej. Mianowicie chodzi o nową rolę, którą porcelana przyjęła, czyli rolę źródła historycznego, ponieważ okazała się trwalsza niż budynki fabryczne, w których została wyprodukowana, więc tym bardziej jest dla nas cenna i myślę warta naszej opieki i tak naprawdę to może tylko wzbogacić to nasze poczucie tożsamości lokalnej. I dodam jeszcze na sam koniec tylko, że celowo zrezygnowaliśmy z tabliczek informacyjnych, żeby zachęcić Państwa do identyfikowania tych znajomych widoków na własnej skórze z pomocą. Także zapraszam do eksploracji. Rusza masowa turystyka i zamiast magnesów kupuje się właśnie malutkie filiżanki.
to tamta ściana. Kupuje się ogromne kratery, czyli właśnie te takie wazony, które wyglądają jak urny. I właściwie dla mnie bardzo ważne jest to, że mogę tu oglądać mój ukochany Zamek Książ, bo to jest taka moja wielka zawodowa miłość. Ale jest też nowa zawodowa miłość, o której rozmawialiśmy chociażby w wywiadzie Regionale Tête-à-Tête. Czy aż się nie chce, żeby takie właśnie tego typu dzieła sztuki właśnie były godne obejrzenia w Muzeum Porcelany? Muzeum Porcelany ma swoją ogromną kolekcję właśnie takich śląskich, czy powiedzmy wprost wałbrzyskich widoków, więc myślę, że nie tworzymy tutaj dla siebie ani konkurencji, a uważam, że fantastycznie uzupełniamy się naszymi wystawami, ponieważ to, co zobaczyliśmy dzisiaj u Państwa Jabłońskich w galerii, to jest uzupełnienie tego, co ja na co dzień oglądam w Muzeum Porcelany. I rzeczywiście ta moja druga zawodowa miłość, stara, historyczna porcelana, no wybrzmiewa tutaj naprawdę w całym swoim uroku, w całej swojej krasie. Bardzo ciekawa kolekcja. Co najbardziej przyciąga uwagę? Porcelana oczywiście, zwłaszcza te duże wazy z widokami Zamku Książ i okolic są naprawdę zachwycające. Czy wziąć je od razu wszystkie. Czy taka wystawa od razu nasuwa jakieś myśli historyczne? Czy myśli historyczne? Tak, że pięknie tu było kiedyś i że jeszcze trochę mamy do zrobienia, żeby nadgonić to, co było i co minęło. Nie trudno zapytać, poprosić Cię o zdanie, Jacku. Akurat to, że jesteś na wystawie, to chyba bardzo dobrze, bo znając dokładnie nasz region, możesz powiedzieć, jak bardzo ta wystawa jest blisko naszego regionu. To jest coś fantastycznego. Ja tutaj trafiłem absolutnie przez przypadek, rozwiązując zagadki detektywistyczne pana Passera. W związku z tym ja tutaj się czuję jak ryba w wodzie, ponieważ po szczegółach, po smaczkach można wyłapać, które obiekty jeszcze istnieją, których już nie ma. No, a to jest po prostu cudo. To jest marzenie, to jest niesamowita wystawa i to, co było powiedziane na samym początku. Ta porcelana pokazuje nam coś, czego już nie ma. Fabryk, które produkowały tej porcelany, też już nie ma, ale ta porcelana pokazuje nam naszą historię. Co najbardziej, jaki obiekt najbardziej wzbudza twój zachwyt, to, że przyciąga twoją uwagę? Oczywiście, że Zamek Książ. Przez tyle lat byłem przewodnikiem po Książu, więc ten Książ znam od podszewki, więc ja tutaj widzę, jak ten Książ zmieniał swoje kształty. Znajdujemy się dzisiaj na wernisażu wystawy poświęconej regionowi i historii, regionowi tutaj Dolnego Śląska, bo okolic Wałbrzycha. A jaki jest walor artystyczny tej wystawy? Tak się stało, że... Boże, w ogóle mieszkam daleko stąd. Urodziłem się w Świebodzicach i to jest też jeden z powodów, dla których wracam tutaj. Ta wystawa to też i wspomnienia paru miejsc, książ, pan Tomek wypytywał mnie parokrotnie o to, jak ewentualnie ten wernisaż zorganizować. Jestem kuratorem, pracuję w Centrum Rzeźby w Orońsku od dawna i było mi przyjemnie podpowiedzieć parę rzeczy. Być może Tomek o tym opowie. Generalnie jestem pod wrażeniem. Wiem też, że podobna wystawa była w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, ale nie było aż tak dużo obiektów i też troszeczkę inny charakter miała. Ale uważam, że pomysł jest rewelacyjny. Dziedzina mało znana, dziedzina sztuki, malowanie przez lupę. Kto wie, pewnie Tomek rozszyfrował, być może na tej porcelanie malowali bardzo znani artyści, znani malarze. Które z eksponatów najbardziej... Jeszcze nie zdążyłem wszystkiego obejrzeć. A który z eksponatów już teraz przyciąga tak? Na razie się przykleiłem do tego, który jest za pana plecami, ale pomalutku obejrzę i będzie trudno wybrać.
Uważam przede wszystkim, że to piękna kolekcja i ogrom pracy, którą zrobił pan Jabłoński, żeby to zgromadzić. Jest to zawsze ważne, jeżeli gdzieś mieszkamy, żeby, tym bardziej, że historia tego regionu jest taka, jaka jest. Nie zaczęła się przecież po wojnie, tylko dawno temu, i gromadzenie takich pamiątek, powiedzmy, czy artefaktów, cennych rzeczy z przeszłości, które jeszcze mają ogromny walor artystyczny, jest bardzo ważne. No właśnie o ten walor chciałem zapytać, jako fachowca od sztuki, mogę tak powiedzieć. Jaki był trud zrobienia czegoś takiego? To nie jest proste wyprodukować, stworzyć właśnie taki przedmiot, który zawiera w sobie jeszcze element artystyczny. No, z pewnością, ja nie jestem historykiem sztuki ani znawcą, ale zawsze doceniam takie, no, rzemiosło, powiedzmy, może nawet nie sztukę, ale dobre rzemiosło. Porcelana czy szkło to są rzeczy, no, według mnie bardzo trudne technicznie do zrobienia jako materia. No a porcelana też dlatego, że ten region z porcelany zawsze słynął. Najciekawszy eksponat? One wszystkie są ciekawe. Mnie osobiście bardzo podoba się ten widok Wambierzyc, który jest tam na półce. Ja się tutaj pojawiłam właśnie na zaproszenie organizatorów i jestem desantem z tak zwanej sztuki eksperymentalnej, nowoczesnej. Ale spodziewałam się, że będzie to coś wyjątkowego. No i to moje spodziewanie się przeszło moje oczekiwania, bo jednak mamy tutaj ponad 30 obiektów. To jest jakby początek tej takiej znakomitej kolekcji zbierania. Właśnie kolekcji przez właściciela. Obiektów, wydaje mi się, dużej klasy. Nie jestem specjalistą, ale robi to niesamowite wrażenie, dlatego że no, są to od dużych waz po małe filiżanki, ale rzeczy głównie związane tutaj jakby z książem i w ogóle z Wałbrzychem, ale co wszystko zostało przez porcelanę wałbrzyską wytworzone. Wiele lat temu. Jako artysta też doceni pani trud, który włożyli ci artyści, którzy tworzyli tą sztukę, prawda? No tak, to jest tak nieprawdopodobna precyzja i tutaj dostaliśmy jako goście właśnie taką specyficzną rzecz, czyli przepiękny, mały, ale pięknie przygotowany katalog i lupę. Lupkę, która jest po to, żeby sobie w spokoju, w skupieniu poszukać detalu zarówno na obiekcie ceramicznym, na porcelanie, na wazie, na talerzu, jak również na obrazach i sobie pobawić się w Sherlocka Holmesa i zobaczyć to. Łatwo rozszyfrować obiekty. Właśnie to, co mówiono podczas rozpoczęcia, że specjalnie nie są podpisane obiekty, żeby samemu dedukować i dojść, skąd one są i co dzisiaj, gdzie dzisiaj być może są i co sobą reprezentowały. Na pewno. Natomiast trzeba wtedy włożyć jakiś trud. Taki, to już jest minimalny trud w stosunku do tego, co robili ci artyści, bo to byli artyści, którzy robili te cacuszka, prawda? Oni to mozolnie, przepięknie, wielowarstwowo opracowywali. Jest tutaj dużo też i złota, więc to wszystko jest bardzo, i są rzeczy nieuszkodzone. Na razie jako ten podstawowy Sherlock Holmes zobaczyłam stan zachowania. I wydaje mi się, że są w znakomitym stanie. No i zobaczymy. Jest to taka bardzo aktywna wystawa, że jest co robić. Nie tylko obejrzeć, ale popenetrować. Wartość historyczna również niesamowita. Na pewno. Na pewno.